Cześć, dzisiaj mam dla Was coś ciekawego, przynajmniej mam nadzieję, że Was to zainteresuje, a mianowicie bardzo unikatowy iPhone. Takiego iPhone'a w sprzedaży nigdy nie było i mało kto mógł sobie pozwolić na taką pojemność pamięci. Jest to iPhone 7 w wersji 512 GB pamięci wewnętrznej. Nie wierzycie? Patrzcie! 512 GB pamięci wewnętrznej. Chcecie zobaczyć, jak do tego doszło? Oglądajcie. Płyta umieszcza się w odpowiedniej podstawce, która emuluje taśmę docka. Można podłączyć baterię lub zasilanie zewnętrzne. Mocujemy taki sprytny szkatułkowy adapter. Z jednej strony są piny, z drugiej strony też wychodzą piny, które pozwalają przenieść sygnały z płyty głównej na układ. W tym montuje się pamięć NAND i po dociśnięciu można zweryfikować, czy pamięć działa. I my to sobie właśnie sprawdzimy. Podłączę jakiś mój testowy ekran. Płytę mam podłączoną. Zasilacz mam uruchomiony, jest na nim napięcie. Przełączam zasilanie na płytę główną. Płyta jeszcze nie wystartuje, trzeba by ją uruchomić. Wykorzystam do tego sygnał TriStar ACC i odpalimy płytę z zasilacza. Trzeba chwilę poczekać, aż płyta zacznie się uruchamiać. Powinniśmy mieć na ekranie logo startowe. Mamy logo startowe. Teraz trzeba trochę poczekać, żeby ten system się uruchomił w takiej konfiguracji, czyli płyta bez pamięci NAND w adapterze. Jeszcze raz Wam to pokażę. Mam nadzieję, że tutaj nic nie urwę. Nie jest to trochę przystosowane do prezentacji takiej. Płyta główna jest w adapterze, pamięć NAND jest w sokecie. Nic nie jest jeszcze zlutowane. Sprzęt się uruchamia cały czas. Telefon się uruchomił. Dotyk działa. To można wyłączyć, to już nam nie będzie potrzebne. Chodziło tylko, żeby zweryfikować, czy ogólnie jest ok po takim dość inwazyjnym procesie, jakim jest demontaż układu pamięci NAND, szczególnie kiedy to wszystko jest sprawne. Żeby wymienić taki układ, trzeba nowy zaprogramować. Nowy układ z reguły jest pusty. Programujemy go z użyciem programatora. To jest nasz programator od firmy JC. Bardzo stara konstrukcja, z nami jest już od paru ładnych lat. Programator jest na port Lightning. Uruchamia się. Mamy aplikację do tego, JC Repair. Mamy nasz program. Programator jest podłączony. Występuje na komie 4. Łączymy się z programatorem. Pamięć NAND do programatora, pierwszy pin. Pierwszy pin jest tutaj ładnie zaznaczony czarnym markerem. Zamykamy programator. Coś tam się dzieje. Butujemy urządzenie i zaraz zobaczymy, co tutaj się nam pojawi. Widać w tej chwili proces uruchamiania tej pamięci, butowania, tak naprawdę butowania, uruchamiania. W środku tego programatora jest zwykła płyta główna od iPhone'a 7. Pamięć z rozpoznania mamy rozpoznana, mamy 128 GB tutaj. Odczytujemy sobie informacje. Jeszcze raz na wszelki wypadek wykonujemy sobie backup pamięci. Mamy backup tej pamięci, już dziękujemy. Nowy układ. Układ jest zupełnie nowiutki. I co ciekawe, jest dużo grubszy. Widzicie? Te dwie kości pamięci są
różne. To jest 128 giga, to jest 512 giga. Ten układ zaraz też się uruchomi. Widzicie, następuje proces uruchamiania takiego układu. To pewnie potrwa dłużej, bo sam układ ma większą pojemność. Jest układ zainicjonowany, 512 giga. Co jest przy odczycie? Nic, jest zupełnie pusto. To też trzeba zrobić restore backupem, który wykonaliśmy. Wszystkie dane się powoli zapisują. Dane się zapisały. Jeszcze raz je potwierdzamy, odczytujemy. Jest. Wszystkie informacje związane z telefonem też są. Możemy sobie jeszcze odblokować układ Wi-Fi. Jakby się kiedyś uszkodził, to nie będzie trzeba zdejmować pamięci NAND. Odblokowane? Jest. Wi-Fi is unlocked. To tyle z tej karkołomnej pracy. Teraz można przejść do kolejnego etapu związanego z uruchomieniem takiej płyty już z nowym układem pamięci NAND. Ale jest jeden problem. Taka płyta nie wystartuje, bo układ nie ma systemu operacyjnego. Ta płyta uruchomi się w trybie awaryjnym i to wszystko. Żeby taki układ uruchomić poprawnie, wypada odtworzyć oprogramowanie. Mamy nasz program True Tools, gdzie jest już zaimportowane oprogramowanie. Wybieramy sobie Quick Flash Mode, bo trzeba urządzenie odtworzyć od zera. Nie ma to być aktualizacja. I leci. Proces flashowania się zakończył. Trzeba poczekać, aż teraz ma miejsce drugi proces, kiedy już bez udziału komputera telefon sam sobie radzi z tym, żeby poukładać, powiedzmy sobie, wszystkie dane w pamięci po wrzuceniu systemu operacyjnego i tak dalej. Jest nasze urządzenie. Touch ID oczywiście nie będzie funkcjonował, bo jest to mój testowy ekran. Można przejść przez proces aktywacji. Jak widać, mamy 512 giga pojemności w naszym iPhone 7. Niech was nie zmyli ekran. Aktywujemy sobie telefon za pomocą programu True Tools. Mamy przygotowaną płytę główną, żeby wlutować do niej nowy
powiększony układ pamięci, a żeby to zrobić, trzeba go nakulkować. Układ jest, powiedzmy, pozbawiony kulek. Mamy nakulkowany układ, mamy płytę główną. Możemy układ posadzić na płycie głównej i go wlutować, ale zanim to zrobimy, wypada dołożyć tutaj topnika. Bardzo profesjonalny proces pozycjonowania. To wszystko. Układ sam dosłownie siądzie. Układ jest polutowany, mamy płytę z wlutowanym już układem i tak jak widzicie, jak wam pokazałem wcześniej, ten układ jest gigantyczny, dosłownie wystaje z płyty głównej, na styk prawdopodobnie zmieści się do tej obudowy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się zmieści, bo jak się nie zmieści, to będzie lipa. Operacja się prawdopodobnie udała, ale i tak z tego nic nie będzie. Na razie pozostaje wkleić zdjęte wcześniej pianki. I pasuje, dosłownie na styk pasuje. Składam urządzenie do końca. Co? 512 giga. iPhone 7 w wersji 512 giga.